Cafe 171 climb and maintain flight level 130, traffic above. Flight level 130. Morze Południowochińskie, Zatoka Mong Tung Wan, Hongkong. Witam o poranku na Mong Tung Wan. Pierwsza kawa zrobiona. Robi się filmik z przelotu. 30 stopni, 10 rano. Zegarek mi się jeszcze nie przestawił automatycznie. Problem z latarką. Leżała na dnie bagażu i nie wiem, co się z nią stało, ale nowa latarka niby ładuje, ale ładuje już całą noc i nie chce się zaświecić. Nie wiem, co jest grane. Kamera się już ładuje. Dzisiaj jeszcze kilka atrakcji. Papieroski zaopatrzony. Chociaż mogłem przewieźć bez problemu. Po tylu latach, dokładnie po 10, przeczytałem, że do Hongkongu można wieźć tylko 19 papierosów. Za każdy inny jest powyżej dolara za sztukę na tle. I zawsze wagon przywoziłem i nie było problemu. Nikt się nie doczepiał w walizce. Ostatnio nawet chciałem wziąć do plecaka jeden z bezcówki i jeden we walizce. Teraz wziąłem tylko 4 paczki, a mogłem wziąć wagon, no. Nikt się nie doczepił. Na razie zmęczenie i aklimatyzacja. Za chwilę pierwsze wejście. Jest dobrze. 14 października. Pierwsza nocka już zaliczona. I zaraz zobaczymy na Mong Tung Wan, jak to wygląda i lecimy na miasto. W ramach integracji międzykulturowych i międzykontynentalnych dostałem od dwie litrowe butelki whisky Imperial Blue. Miło, dziś pewnie spotkam się z Aremą. Arema kupiła 2 litry whisky, aby mi się tu dobrze spędzało wieczory. Tą wódkę też znamy. Duża sztuka. Poza tym żadnych strat w bagażu nie widzę, oprócz tej latarki. Zagadka baterii rozwiązana. Trzeba było odkręcić tył na 1/4 i wtedy zaczął się ładować. Idziemy na miasto do najlepszego, myślę, kantoru na dzielni, czyli Chongqing Mansion, ale po prawej stronie, to wam pokażę, po lewej kurs 706, na lotnisku tak samo, a po prawej, nie, po prawej 706, po lewej 780 i to jest kurs oficjalny i tam tak jest. Przy nowych dolarach, przy starych zjeżdżają na 760. 32 stopnie, odczuwalna 36. Jeszcze wiadomość do sąsiada. Karta eSIM sprawuje się wyśmienicie. 215 zł, 30 dni
Internet No Limit, firma Maya, 18 krajów Azji, w tym Makau i Chiny. Mongtuan. Nie jedziemy pieszo, jedziemy pod przystanek. Czy ktoś podrzuci biednego studenta? I'm poor student. Huh? I'm poor student. Oh, okay, sure, you come. Oh, I think you drive. I don't know how to turn this way. Okay, right? Dajesz. Power. Okay? Okay. Okay. Stój, kurwa. Witamy na Hamptin. Zabezpieczamy pojazd i na autobus. Kierunek do nas, na Mongtuan. Tu plaża Puyo. Tam jest ośrodek kampingowy, namiotowy, także to będzie pokazane osobno. Jak się tam dostać i ośrodek jest za darmo, trzeba się tylko zarejestrować, nie ma żadnych opłat, są toalety, prysznice, wszystko jest za darmo, no limit, namiot można sobie rozbić przy plaży, to dla tych, którzy chcieliby po taniości spędzi czas w Hongkongu. Osiedle willowe Hamptin. Zraszacze akcji. No, przy 36 stopniach to nic dziwnego. W końcu środek października. O, jest interesant. Stop here. No ale ruchy, ruchy. Don't be shy. Fajne rozwiązanie, to już było w poprzedniej serii, na wzmocnienie wzgórza, żeby się nie osuwało w czasie deszczu i takie odpływy wody przy tym, dobrze pomyślane. Cmentarz, tak wygląda cmentarz. To sprzęt do gaszenia
sprzęt do gaszenia, jak liście palą, no bo tego tu nikt nie wywozi, tylko kubka i ogień. A tu znowu jest tak to rozwiązane. Też są odpływy. Widzę od tyłu. To jest fajne miejsce. Ciche. Troszkę ludzi, ale sami swoi. Filipinki tu pracują jako pomoce domowe. I tak wygląda Hamtin. Tak zwana wieś w Hongkongu. Spokojnie, sielsko. Bananowiec pusty. Pusty. W kwietniu był pełny. Dla szachistów. Fajne miejsce. You're welcome. Thank you, thank you. Oh, you die. Yeah. O, już pod Halloween przygotowane. Na moje urodziny chyba. Przypominam, że 3 listopada w niedzielę będzie live. Spróbujemy odpalić. O, kible naprawiają. Trzeciego listopada live. Także jak odpalę, spróbuję odpalić. Gdzieś koło godziny 12. To w Polsce już będzie od 6 chyba leciał. Do bólu kamerka. Będzie na imprezę, także można będzie oglądać. Jak się da. Na razie internet jest w miarę szybki. Zobaczymy, jak będzie w greenhouse. AMG schowany przed słońcem. AMG. A, rybki pływają. Huh? Ryby. You see the fish? Yeah. Lot of fish, kurwa. A tu spa. Do bawołów błotnych. No i można tu spotkać niczego sobie duże węże, które polują na żabki. Be careful where you step. Te węże to kobry. Aha, siedzą jak w Afryce. Te dziury z wodą to spa.
się wylegują, jak nie siedzą u nas na plaży i nie robią pod siebie, to siedzą tu. Hongkong. Dziubni go. A tu kampingi i z miasta w weekendy, w dłuższe weekendy przyjeżdżają, rezerwują na cały weekend. Siedzą, grillują, no a co mają robić? W mieście siedzieć. Siedzą tu. Ogródek przydomowy. I przystanki Hampton. Tędy do Tungchung. W tą stronę tu do Muyo, idziemy do Muyo i promem na Island, potem na Tsinsansui do Cheeky Mansion. Sunway Tsue, Hamtin, wyspa Lantau. Z drugiej strony taki dom jest do sprzedania. Jakby ktoś chciał, wygra w cotka, trochę jeszcze dołoży i jest do wzięcia. Trzymaj na klima. A jeszcze taka ciekawostka. Dla tych, co przyjeżdżają do Hongkongu, płacą oktopusem. Na wyspie tanie jest, zapłaci monetami. Co właśnie uczynimy? Czy kolor pomarańczowy na mieście tak samo odradzał chodzenie z papieroskiem po ulicy. I witamy na Muyo. I budują, rozbudowują się. Można by rzec. 7-Eleven. Nabijanie za 100 dolka oktopusa. A potem na ferry i do Central. Tam na rogu przy bankomacie jest tajska restauracja i włoska pizzeria. Tu jest jeszcze kebab. Nepalska restauracja. O 14 na fast ferry, 14.50, 17 dolarów do Central na fast ferry. Znowu biedniejszy o 17 dolków, ale przybędzie. Dycha. O, tu można kupować autobusem. A tu powerbanki.
stronie. Będzie szybciej. Tu można sobie wodę napełnić. First ferry jednak, ale opłacone jak za fast ferry. Jesteśmy na Hong Kong Island. ICC. Ale teraz walimy na drugą stronę. Cinsan Cui. Kolejne ferry. Ferry numer 7 do Cincacui. Morningstar. Model 1965. 226 ludzi na pokładzie. No i witamy na Cincan Sui. Kierunek Ciapatowo. Kolejka za lodami. 10 dolców i punkt widokowy. Ładny, amerykański, szkoda! Hotel Peninsula. 6,5 klocka za nockę. I witamy na Nathan Road. Kierunek Ciapatowo. Jest i Chunky Mansion. No, trzeba się przedostać na drugą stronę i będzie git. Najlepszy kantor na mieście. Cena przynajmniej przyzwoita. Po prawej stronie słaby kurs, po lewej, ale w głębi. Trzeba iść w głąb. Już panowie z Pakistanu naciągają na jakieś zegarki, na chuje muje. Tu jest słaby kurs. Słaby. Sianko! Yes, we go here. I tu jest dobry kurs. Czerki mężczyzn od środka, same kantory. Kurs na dzień dzisiejszy 7,74. Ale nie we wszystkich, tutaj 7,71 przy starszych banknotach 7,60 za dolara. To
co, to teraz Szamcia. Także pamiętajcie, że tu są, jest kantor na kantorze. Kantor na kantorze. I tu jest kurs taki, jak obowiązuje, bankowy. Czas to już wszamać. Jest poniedziałek, a ludzie w ciul. Jest i meczet na Cinsansui, ale to osobno. Może mi się tam uda wejść do środka. O, wygląda apetycznie. You eat this? Okay. Miau miau? Or hau hau? Chicken, I think. Yes. Chicken bread and butter? Yes. Here is chicken? Yes, chicken fillet with, yeah. Okay. And then with this one too? Okay. We take all food. We are late. I want to eat noodles. Okay, you eat noodles, I eat all menu food. I'm hungry. You will need to walk a long way over there. 233 za dwie porcje. Danie pierwsze wjechało. Kaczulla. A tu nudle. Beef, noodles. I zupa. Pachnie, pachnie dobrze. Lemoniada. 36 na dworze i zimna lemoniada z lodem. Dobrze, miejsce jest klimatyzowane, chociaż jest otwarte. A tu jakaś kawusia z herbatą. Jak to w Hongkongu. No i wlazło moje drugie danie. Kurczaczek, jajeczka i ryży. Tu jeszcze zupka. Jest dobrze i smacznie. Można powiedzieć, że na żarty teraz papierosek w klimatycznym miejscu. I idziemy na pięterko, ale pięterko będzie w osobnym odcinku. A tu kapie woda z tej klimatyzacji. Jest dobrze. Sprawy pozałatwiane, także powoli pakujemy się na wyspę. W kolejnym odcinku.
odcinku przejażdżka tramwajami na PIK i inne sekrety. Kierunek Tungchung. A my z powrotem na Tungchung. No to odpalamy imprezkę. Halo? Halo? I będzie się działo. Wódeczka się mrozi. Dwa kartony herbaty i dwa boksy fajek. No to co? No to Pyrsk. Cieszy. Damy działa. Jampuj. Jampuj do dna. Dobre. Good. No i impreza się rozkręca. Jedna flaszka poszła. Dobry zawodnik tutaj do towarzystwa. I stoi kolejna butelka. Dobry jest. Będzie wesoło. Impreza się toczy, przeszło na stan polityczny. Oczywiście Polacy lubią Chińczyków. My nie lubimy krajów zachodnich. Najlepiej jak Chińczycy nie wytrzymują ciśnienia i zaczynają po chińsku do mnie sprechen. Ale jest git. Kolejna butla opróżniona.
Tu jest taka przekąska prosto z Chin. To są takie rybki w sosie chili, bardzo smaczne. Słodki chlebek. I mój kolega z Chin już tłumaczy. Going hiking tomorrow. Okay. 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 Hello? But I Hello? I don't think so. You go to hiking tomorrow. Tomorrow you sleep, kurwa. You must work. I hiking tomorrow, you work. Oh. His boss. Junko. Yeah. To nie, że jest czwarta nad ranem. Od szóstej zaczynają robotę. I ja mam wakacje. Chyba do budynku, kurwa, z tyłu. To jest, to by mieli hiking. Najlepiej się wadzą, ojciec, synem. I każdy rozumie, co jest. I ogień. Pi, kurwa. To, że rozmawiam po mandaryńsku. Myślę, że jeden Adam z raportu może przetłumaczyć. Czwarta 30. Enjonko przygotowuje kolejną herbatę na popitkę. O, jest grubo. Kolejny papierosek. Jeden umarł. Jeden robi herbatę i się dalej trzyma. Spokojnie wyeliminujemy. Jeden odszedł. Jest dobrze, a był taki zawodnik. O, proszę. This is made in China. Made in Poland. Nadal szuka kogoś, kto poleci po kolejną butlę.